Ej, cześć, tu Zetor Vlog. Dziś co mamy? Środa? 5 maj. 5 maj. Pogoda lepsza. Wieje, ale słońce świeci. Tam ktoś się chowa. Szefowe. Ja właśnie jestem w trakcie gniecenia. Spokój. No bo wyłączyłam, bo nagrywkę robisz. Ja to do tych mniejszych, zaraz będę miała do tych większych. Mam nasypane. Dokończę. Kojot dzisiaj będzie odkrywał, o to muszę nasypać na rano. Kojot będzie dzisiaj odkrywał kukurydzę, bo to się zebrało wszystko, więc trzeba odkryć ziemi. Dzisiaj był taki plan, żeby się rozejrzeć za tym, po ile stoją byki u nas. Bo te dwa czarne mieliśmy sprzedawać później. Ale boimy się, że cena spadnie. Więc będziemy chyba sprzedawać szybciej. W ciągu tygodnia, dwóch. W przyszłym tygodniu ma tutaj jeden pan przyjechać wycenić. Pozdrawiamy pana Marcina. No i jeszcze jeden. Też w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Pozdrawiamy pana Przemka. I teraz będziemy... My to wszystkich pozdrawiamy. Będziemy negocjować. Tak, no pozdrawiamy wszystkich. Będziemy negocjować dobrą cenę. Tak na telefon, no to z tego co ostatnio widzieli, to coś koło 8. Ja bym chciała 8,50. A na dzień dzisiejszy nikt nie chce mi tego dać. Kolczyki. Kolczyki jak na razie są. Byki nie zrzuciły, więc... Trzeba sprzedawać, póki są kolczyki, bo ostatnio czekaliśmy 3 tygodnie za kolczykami. No i był problem. Wtedy. Porzukły się, zmasakrowały jednego, jak czekały. Więc nie ma co czekać, tylko sprzedawać. Kojot kończy obornik dla mnie. Stożki ładnie poukładane. Jeszcze jedna tarczyczka tutaj została do wyrzucenia. Ja pościelę, kojot pójdzie odkrywać kukurydzę. Elegancko. Gorąco. W niedzielę ma być 25 stopni, więc będzie można się opalać. To morsuje, może jechać nad wodę, popływać, chociaż już jest woda chyba za ciepła dla morsów, nie wiem, nie znam się, nie morsuję. Ja jedynie pływam w ciepłym basenie. Który mamy pod domem, nie? Nie, nie mamy, nie kłam. Wszystko jest nawiezione, słoma przywieziona wczoraj, siano kiszonka też, tam daleko sarny się pasą, byka nie ma. Ale czasami jeszcze widzę na polach byka, a psa. Takie złudzenie optyczne. Byk. Byk już nie wróci. Jak się fajnie patrzy, nie? Jak ktoś robi. Dzisiaj ręcznie, nie turem. Jaka odmiana. Niektórzy twierdzą, że tu w gospodarstwie to się wszystko turem robi, nic ręcznie. A tu się okazuje, że jednak ręcznie też coś trzeba zrobić. No, bardzo dużo jest. Te tutaj ładnie nam rosną. Bezstresowe wychowywanie. Bezstresowe wychowywanie. I co mi się załączyło? Mam no co różowa. Widzisz? Na różowo? Świat w różowych okularach widzisz?
Kojot może coś dodać od siebie. Nie wiem. Co ma dzisiaj do powiedzenia nam? Będziemy obstawiać jaką wagę miały byki niedługo, jak sprzedamy. Przerośnięte cielęta, co tam mogą mieć? Już wyprzedzam pytanie, nie będziemy nagrywać ze sprzedaży, ponieważ... Niektórzy sprzedawcy sobie tego nie życzą. No raczej wszyscy. Rzadko się zdarza, żeby ktoś sobie życzył nie, tego. No i musi być wpierdol przy naganianiu, to co? Nie, nasze są bezstresowe i wchodzą od razu na ten. Ostatnio weszły kiepsko, a przedostatnio ładnie. Nie ma reguły. Trzeba im zadać więcej tlenku magnezu, to będą spokojne. Uwaga, pora naga. Tak, tylko będzie. Idziemy tam może pod gwiazdę te czarne zobaczyć. Wieje strasznie, więc nie będę mówić. To jest nieźle, ale czasami jak zawieje. No wiatr wieje, ale słońce się pokazało, więc nie, to nie jest tak źle. No ale jak jest ciepło, jest wiatr, to jest zimno. To jest zimno, wiadomo. Pozostały te koszulki, to są te bysie. O, kolczyki są. Elegancko, kolczyki są. Pokazać od góry, jak one wyglądają, czy to wiadro się postawi, czy nie. Na nich. Już trochę przerobiły, jednak mniej ścielenia, to lepiej przerobę. Zajadę, mamy dzisiaj taką trochę gorszą. Pani ciekawa, nie smakuje im zbytnio, mają za dużo w dupie. Trochę ją tutaj rozrzucę, zaraz będę nakładać i wozić. Dokończę gniecenie i dzisiaj jest jeszcze jakiś inny plan. Będziemy chyba wziąć trawę, ale na ogródku. Bo już urosła, popadało, będziemy obserwować, czy kukurydza już schodzi. Dzisiaj jest piąty, siana była pierwszego. Już 4 dni. To jeszcze troszkę. Coś tam się pokaże pewnie. No ale popadało jak ładnie. No ładnie, bo jeszcze cieplutko powinno być. Tym tutaj przerzucę. Muszę wymienić kojota, ja będę ścielić, a on tu pójdzie swoją robotę robić, nie wiem, nic tam nie powiedział, bo miał robić nagrywkę i ja się pokazałam i co, i znów jestem ja, a kojota nie ma. A to jest kanał kojota, więc to on tutaj musi grać pierwsze skrzypce. Jak chcecie, to już możecie pomału obstawiać, nie? Ile te byki mają. To i tak w kamerze się inaczej wydaje niż w rzeczywistości. 2 lata pokończyły. W lutym, jak się nie mylę. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Do lipca spokojnie by mogły stać, ale no... potem na... żniwa też ludzie zakładają więcej, bo potrzebują pieniążki, więc ta cena idzie w dół. Już wywiad mały zrobiłam, więc ta cena też troszkę poszła w dół. No i możliwe, że tak za te 2 tygodnie też jeszcze coś tam spadnie. I tyle na dziś. Tak jak mówiłam, wszystko jest tak samo, codziennie robimy to samo. Jak większość z Was. Dobra. To cześć.